Mój temat jest poświęcony ideologii według Jordana Petersona. Jordan Peterson to jest taka mało znana jeszcze w Polsce postać. To jest psycholog kliniczny, znany bardziej w Kanadzie, a teraz już bardziej na całym świecie przez filmy, jakie zamieszczał na YouTubie i przez ostatni wywiad, jeden z ostatnich wywiadów, jaki udzielił kanałowi czwartemu z Cathy Newman, co też będzie trochę elementem no, do takiego studium ideologii z jego perspektywy. Tak trochę nakreślę jego postać. On zajmował się jakby kwestią ideologii i systemów totalitarnych gdzieś w młodości, w momencie, kiedy no, było zagrożenie jakąś wojną atomową i zastanawiał się, jak do tego doszło, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie możemy wysadzić tak naprawdę pół globu i spowodować jakąś wielką masakrę, więc ta myśl gdzieś chodziła mu po głowie i to był taki jakby przyczynek w ogóle do zainteresowania się tematem ideologii. Głównie studiował właśnie no, te reżimy nazistowski czy komunistyczny, ale nie tylko. Zastanawiał się też nad problemem tragedii i zła oraz relacji między nimi zachodzących. Stał się bardziej znany przede wszystkim z uwagi na pewne prawo o nazwie Bill C-16, które już teraz przyjęto w Kanadzie, a któremu się sprzeciwiał, które wymuszało na ludziach, wymusza tak naprawdę używanie czegoś takiego jak takie zaimki osobowe związane z tożsamością płciową, gdzie tam lista tych zaimków to jest około chyba było 50, teraz jest około 70. No i uważał, że to jest no, zagrożenie wolności. To jest forma jakiejś ideologii, dlatego że nie tylko cenzuruje się słowa, ale narzuca się jakąś formę ekspresji językowej. Jest to po prostu zmuszanie do jakiegoś rodzaju języka. I tak przechodząc już bardziej do konkretów, Peterson jakby zajmuje się głównie opowieściami, psychologicznym znaczeniem opowieści różnego rodzaju. Szczególnie jeśli chodzi o różne starożytne opowieści, mitologie. Miał taką serię wykładów o psychologicznym znaczeniu opowieści biblijnych, ale też odwołuje się do jakichś elementów kultury popularnej, na przykład do baśni, do bajek, do filmów animowanych. Zwraca uwagę na to, żeby była możliwość jakiejś jedności w społeczeństwie, potrzebna jest wspólna narracja. Tutaj już na poprzednich wystąpieniach no, trochę było o tym mowy, może tak na marginesie. I o co chodzi? Mówi, że jakby te narracje różnią się od siebie, to jest coś normalnego, ale można wskazać na narracje właściwe i niewłaściwe. Można pokazać, które są bliżej prawdy, ale nie na zasadzie jakiejś analizy takiej stricte naukowej, powiedzmy, jak ma to miejsce w naukach przyrodniczych, ale odwołuje się tutaj do pojęcia archetypów i do Carla Gustava Junga, wskazując na to, że archetypy, czy te opowieści, które zawierają w sobie archetypy, odzwierciedlają jakąś strukturę doświadczenia ludzkiego. To znaczy, że istnieje jakaś wiedza a priori, którą posiadamy w sobie, ale której czasami nie potrafimy wyrazić w słowach czy w jakiejkolwiek innej formie ekspresji. I w momencie, kiedy natrafiamy na to w postaci właśnie jakiejś opowieści, jakiegoś mitu, jakiejś baśni, nawet tutaj odwołuje się do kina, kiedy oglądamy jakiś film, to w tym momencie rozpoznajemy te struktury i mówimy: wiedziałem to. To nie jest na zasadzie, że uczymy się czegoś nowego, tylko jakby rozpoznajemy coś, co od zawsze w nas było, ale nie mieliśmy języka, żeby to wyrazić. I widzimy ten wyraz w tej opowieści, w tym, jak ona się rozwija. Tutaj najlepszym przykładem, jaki on podaje, no to są superbohaterowie, którzy przejawiają jakieś cnoty, którzy mają jakieś cechy, które są przez nas pożądane, których pragniemy, które chcemy realizować, które są nieodłącznie związane z naszą tożsamością w jakiś sposób. I teraz w tym kontekście, jak rozumie Peterson ideologię?
tam w tytule wystąpienia zaznaczyłem, że to jest jakby taka opowieść niekompletna. Z tym, że to trzeba rozumieć właściwie, bo każda z naszych opowieści jako indywidualnych osób jest w jakiś sposób niekompletna. Nie jesteśmy w stanie wyrazić w pełni siebie. My sami, własny rozum i siebie samych w jakimś, tak w cudzysłowie to ujmując, przekraczamy. Więc stanowi to dla nas trudność. Ale chodzi tutaj o to, że ideologia pozostaje zamknięta. To znaczy wychodzi się z przekonania, według niego, że już wszystko wiemy. Wiemy, jakie będą konsekwencje naszych działań, wiemy, do jakich celów zmierzamy, mamy na to jakiś plan. Nie jesteśmy otwarci na adaptowanie się, czy tego planu, czy nawet w jakimś zakresie tych celów, do zmieniającej się rzeczywistości. Wydaje mi się, że dobrym przykładem nie tyle ideologii, co może takiego braku naszej wiedzy odnośnie tego, jakie konsekwencje wywołują nasze działania, jest ta ostatnia decyzja rządu o wolnych niedzielach. Dlatego, że kto by pomyślał, że taka decyzja sprawi, że galeria handlowa jakaś zamieni się w dworzec kolejowy, a podobno miało to miejsce. Kto by przypuszczał, że jakiś supermarket zamieni się w galerię sztuki lokalnych artystów, bo też miało to miejsce. Na zasadzie, że klient wchodzi i ogląda, może też zakupić te dzieła sztuki lokalnych artystów, a przy okazji robi sobie inne zakupy, jakieś spożywcze. Więc to są konsekwencje, które są nieprzewidywalne i Peterson wskazuje na to, że w przypadku ideologii ta opowieść jest niepełna, ale jakby nie posiada też świadomości swojej niepełności. Jest to jakby tylko część prawdy, która jest pojmowana za całość prawdy. Czyli jakiś element bierzemy za całość. Na tym by polegał tutaj jeden z głównych błędów. Druga rzecz to by było to, o czym mówił dr Gałecki na swoim wystąpieniu, że ideologia wiąże się z jakimiś interesami. To znaczy mamy jakiś interes i tworzymy pewną nadbudowę teoretyczną, żeby ten interes realizować i bronić. I tu nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o realizację konkretnego jakiegoś celu, przy czym można tu powiedzieć, że tym celem nie jest człowiek jako taki, tylko co najwyżej jakieś wyobrażenie o nim konkretne, jak w przypadku nazistowskich Niemiec, czy nawet jeśli chodzi o komunizm. Tam był pewien obraz tego, kim powinien być człowiek, ale to nie był obraz, który można by pokazać na jakimś przykładzie. Na zasadzie, o, zobaczy, tak mamy na przykład w chrześcijaństwie, mamy osobę Jezusa Chrystusa. To jest on, to jest ktoś, kim chcemy się stać. Jeśli chodzi o ideologię, raczej nie ma tutaj takich bezpośrednich wzorców, to jest pewne wyobrażenie, czyli produkt tak naprawdę naszych myśli, naszego rozumu, ale nasz rozum i nasze myśli są czymś mniej niż my sami. Dlatego próbując zamknąć siebie w wytworach swoich myśli, no dokonujemy pewnej rzeczy niemożliwej i to nie może się dobrze skończyć, dlatego że to nie jest pełna informacja o człowieku, to nie jest pełny obraz człowieka, dlatego że to jest właśnie obraz, który w jakiś sposób wyprojektowaliśmy, czy to za pomocą wyobraźni, czy przy pomocy rozumu, ale my sami przekraczamy swój rozum i swoje wyobrażenia. I tak jak wspomniałem, to co sprawia narracja, to jest porządkowanie rzeczywistości doświadczenia ludzkiego. I ideologia też jakoś to doświadczenie porządkuje. Też posiada pewne narracje. Tylko to są narracje bardziej ograniczone, ale w sensie takim zasadniczym, że są właśnie systemami zamkniętymi w dużej mierze. Opornymi na adaptację do rzeczywistości. Jeśli już jakaś adaptacja następuje, to jest adaptacja w pewnej mierze środków, żeby efektywniej do pewnych celów zmierzać. Co może też stanowić dodatkowy problem i prowadzić do katastrofy, jeżeli okazuje się, że te cele są utopijne, w sensie nierealne, nieosiągalne, dlatego że mając trudności w dojściu do tych celów, zwiększa się zaangażowanie, zwiększa się jakieś ambicje, wykorzystuje się do tego coraz w rozumieniu
kogoś, kto ideologią się posługuje, coraz bardziej efektywne środki, gdzie one produkują pewne efekty, ale te efekty nie są tożsame z pożądanymi celami. Więc zmierza to wszystko w jakiejś mierze do chaosu. Dlatego, że no, mamy jakiś czynnik losowości w naszym działaniu w świecie. Pewnych rzeczy nie możemy przewidzieć. Musimy to uwzględnić i być otwarci na zmianę też przede wszystkim siebie i swoich pomysłów, no po to, żeby zamiast stworzyć jakiś porządek, żebyśmy nie popadli w jeszcze większy chaos. I teraz z takich istotnych informacji, nie tylko bezpośrednio związanych z ideologiami, ale w ogóle z tymi narracjami, czy z tymi opowieściami i z ich wymiarem też psychologicznym, bo tutaj tak trochę opisuję sytuację z perspektywy, no, z pogranicza psychologii i filozofii. Peterson zwraca uwagę na to, że właściwa narracja, jego zdaniem, to jest taka, która dąży do logosu. On posługuje się tym pojęciem, czyli do odzwierciedlenia pewnej już istniejącej struktury, już istniejącego porządku czy zamysłu, zgodnie z którym ten świat działa i zgodnie z którym my działamy, nie będąc zawsze do końca tego świadomymi. I celem tutaj by było nie tylko dążenie do poznania jakichś prawd na zasadzie czysto intelektualnej wiedzy czy jakiegoś zbioru faktów, ale też do zrozumienia. To jest, wydaje mi się, bardzo ważne słowo. Do zrozumienia otaczającego świata, a jednocześnie siebie i swojego funkcjonowania. Czyli jako punkt wyjścia musimy założyć, że nie rozumiemy siebie. Że jest więcej tego, czego nie wiemy o sobie i nie wiemy o świecie, niż tego, co wiemy. Co już pokazuje pewną różnicę między, tak jak to Peterson mówi, na przykład między wielkimi religiami czy jakimiś systemami filozoficznymi, które przetrwały wieki, a ideologiami, które zazwyczaj wyłaniają się w krótkim czasie, które są zazwyczaj czymś świeżym. Generalnie niewiele jest ideologii, które by przetrwały przez jakiś długi okres czasu cały czas żywe, w tym sensie, że cały czas mają zwolenników, którzy zgodnie z nimi działają. Oczywiście można tu się nie zgodzić i odnajdywać pewne elementy, ale no, weźmy taki nazizm, prawda? Czy weźmy komunizm. Tam można znaleźć pewne elementy, które byśmy może dostrzegli gdzieś w historii wcześniej, które się przejawiały w jakichś innych działaniach ideologicznych ludzi, ale no, za tymi pojęciami stoi konkretny system, pewien gmach, coś dosyć zwartego, zamkniętego, więc ta niepełność, która jest w temacie, nie dotyczy tego, że one, nie wiem, pozostają jakoś otwarte, tylko właśnie niepełność polega na tym, że one uważają się za pełne, a takimi nie są. I różnica właśnie między narracją właściwą, to byłoby przyjęcie jakby tego jako fakt, że nasza wiedza jest niekompletna, że jesteśmy ograniczeni w tym wszystkim. Podczas gdy ideologia będzie próbować to wszystko zamykać w sobie, całą rzeczywistość w sobie, gdzie oczywiście ta rzeczywistość w danym systemie zmieścić się nie może, bo jest zbyt duża. No i druga ważna rzecz, bo jedna mamy ten logos, i druga ważna rzecz, no to celem jest sam człowiek, czyli jego rozwój. To też trudność polega na tym, że tak jak obserwujemy jakieś tam rodzaje kwiatów, powiedzmy, czy drzew, jakąś jabłoń, widzimy ziarno, potem widzimy, że ono wzrasta, puszcza pędy, potem widzimy drzewo, potem widzimy, że są jabłka na drzewach, ale gdybyśmy nie byli świadkami tego doświadczenia, tego co się dzieje i widzieli samo tylko ziarno, to na podstawie cech tego ziarna nie jesteśmy w stanie wydedukować, co wyrośnie z tego ziarna. Ono nie posiada żadnych cech drzewa, ani żadnych cech jabłka. No i podobnie jest z człowiekiem, z tą różnicą, że no oczywiście obserwujemy też wzrost, rozwój ludzi, którzy byli przed nami, jak to wszystko wyglądało, więc mamy o tym jakieś pojęcie, ale problem polega też na tym, że wśród nas jako ludzi między sobą panuje większa różnorodność niż na przykład pomiędzy jabłkami z jednego drzewa. Więc ta niewiedza dotycząca tego, jaki jest ten właściwy kierunek, no ten obszar pewnej tajemnicy, tego kim się stanę, kim jestem, kim będę, jest o wiele większy, biorąc też pod uwagę naszą samoświadomość
i to, że w ogóle możemy zadawać takie pytania. No i dlatego tutaj Peterson upatruje jakby tej prawdy w takim, jak on to mówi, nawet więcej niż metafizycznym sensie, w tych opowieściach archetypicznych, które w jakiś sposób rozpoznajemy jako pewien rodzaj wiedzy, którą posiadamy a priori, ale której nie możemy zrozumieć bez wyrażenia jej w jakiś zewnętrzny sposób, bez zobaczenia jej, usłyszenia i tak dalej, i tak dalej. I no to jest dla niego bardzo, bardzo istotna sprawa. Kolejna kwestia to konkret, na jakim on pracuje. No bo tutaj mówię w dosyć abstrakcyjny sposób, o pewnych ideach. Ale Peterson największą uwagę zwraca współcześnie na ideologię neomarksistowską, która cechuje się właśnie no, tym, czego dotyczyło to prawo, czy czego dotyczy to prawo w Toronto i co dzieje się ogólnie na całym świecie, a mianowicie próba jakby dekonstrukcji człowieka jako takiego, jako biologicznej istoty, bo odrzuca się tam na przykład, to są też pewne paradoksy, bo odrzuca się na przykład biologiczne fundamenty różnic płci, ale z drugiej strony w tym prawie jest zapisane, że na przykład skłonności, nie wiem, homoseksualne są wrodzone, są w genach. Na następnej stronie czytamy, że płeć to jest konstrukt czysto kulturowy, czyli nie ma żadnego podłoża biologicznego. Więc występuje tam dużo takich dziwnych zawirowań, ale generalnie największy problem polega na tym, że ktoś, kto wyznaje taką ideologię, zdaniem Petersona, odrzuca w ogóle, o czym było już tu wspomniane na wcześniejszych wystąpieniach, taką możliwość, że istnieje jakaś narracja prawdziwa. To znaczy, że istnieje prawda, że można dojść do tego, jak jest, a nie tylko mamy różne rodzaje narracji i każdy teraz sobie wybiera swoją i wszyscy inni muszą tę narrację respektować. I problem tkwi w tym, w tego rodzaju ideologiach, zdaniem Petersona, że musimy jakoś żyć, musimy mieć jakieś cele, musimy do czegoś dążyć, to musimy mieć jakiś powód, żeby rano wstać z łóżka. Można to robić automatycznie, ale jeżeli nie mamy jakichś celów w ciągu dnia, no to nie mamy powodu, by do niego za chwilę nie wrócić z powrotem. I u podstaw każdego celu i naszych pragnień przede wszystkim, bo to jest bardzo ważne, leżą jakieś wartości. A jeśli chodzi o wartości, no to zdaniem Petersona, on wierzy, że te wartości są absolutne w jakiś sposób, jeśli chodzi o wartości moralne na przykład, bo nie wszystkie oczywiście. I my je raczej odkrywamy, a nie wytwarzamy. Tak jak to często no, dzieje się z perspektywy różnych ideologii, gdzie no, wartości są po prostu tworzone. To też było wspomniane o tym, że język ma pewną moc tworzenia wartości. I teraz tak zawiązując trochę to wszystko i wracając do wykładu doktora Gałeckiego, jakie by było tu remedium na to wszystko? No, zdaniem Petersona to jest przede wszystkim mówić prawdę. To znaczy ktoś, kto chce się przeciwstawić różnego rodzaju ideologiom, powinien po prostu mówić prawdę, poczynając od szczerości względem samego siebie i innych. Bo tu się zaczyna prawda. Jeżeli to, co mówię, nie współgra z tym, co myślę, no to już zafałszowuje rzeczywistość swoją wewnętrzną. A wszystko, co dalej, no to już może się skończyć tylko według niego katastrofą. Dlatego, że nikt nie wie, kim jestem, nikt nie wie, co myślę. Ja sam już w którymś momencie mogę stracić tego rachubę, bo przez nawyk do mówienia fałszu mogę żyć, czy swoją tożsamość lokować właśnie w tej fałszywej masce, powiedzmy, czy w tej fałszywej osobowości, którą mam dla innych po to, żeby uciec na przykład przed pewnymi konsekwencjami prawdy. I tu jest kolejna bardzo ważna kwestia, dlatego że Peterson mówi, że prawda zawsze jest niebezpieczna. Ktoś, kto mówi prawdę, podejmuje ryzyko. Ale mówi jeszcze tak, że należy się zastanowić, czy większym ryzykiem i czy większym niebezpieczeństwem jest tej prawdy nie mówić. Z obawy właśnie na przykład przed tym, że zostanie się w jakiś sposób napiętnowanym. Tak jak dzisiaj bardzo łatwo zostać napiętnowany, że ktoś jest nietolerancyjny, prawda? Że jest nienawistnikiem, na przykład w kwestii płci i tych
faszystów. I tych, tak, ale, ale w kwestii na przykład płci, czy tej, tej dyskusji na temat kulturowego wymiaru płci, no często padają przecież takie określenia, jak że ktoś jest mizoginem, że ktoś jest faszystą. No, faszystą, inne tego typu sprawy. Oczywiście działa to w dwie strony. Działa to w dwie strony. Ja tu odwołuję się do tego, jakby co przedstawia Peterson i co dla niego stanowi pewną istotę. No i druga rzecz, co do kolejna rzecz, co, jeśli chodzi o pewne zakrzywianie prawdy i fałszowanie rzeczywistości, no, to jest jakby sprawa fundamentalna, dlatego że stąd ja bym upatrywał pewne źródło w ogóle ideologizacji pewnych hipotez, pewnych przemyśleń. No bo weźmy na przykład przykład, o którym wspomina Peterson, czyli różnica w płacach, tak zwany pay gap. Często porusza ten temat. No, jest to faktem. Polska akurat tutaj, jeśli chodzi o inne kraje, to przoduje, jeśli chodzi o pewien rodzaj egalitaryzmu. No, ale mamy tą różnicę. No i oczywiście można powiedzieć, ktoś, kto jest ideologiem, powie, że no, to dlatego, że kobiety są gorzej traktowane, bo mężczyźni są mizoginami, nienawidzą kobiet, chcą, żeby mniej zarabiały i tak dalej. Ale widząc same statystyki, nie można brać tylko pod uwagę takiego jednego czynnika. No bo może to być kwestia tego, że na przykład jakiś mężczyzna może być bardziej dyspozycyjny, bardziej efektywny, może na przykład być częściej pod telefon na tej samej, w tym samym zawodzie, na tym samym stanowisku. Nawet cechy charakteru mogą mieć wpływ na różnice płac, które przejawiają się na efektywność w pracy. I my tych wszystkich czynników nie jesteśmy w stanie zbadać, więc ja bym tu upatrywał też taką cechę, jeśli chodzi o nastawienie ideologiczne, bo tu mówiliśmy o tym, że to bardziej leży w podmiocie niż w przedmiocie, niż w tych słowach, niż w twierdzeniach. Pośpiech i wyciąganie pospieszne fałszywych wniosków. Wydaje mi się, że dobrze to obrazuje wypowiedź Hitlera do młodzieży niemieckiej, którą znalazłem gdzieś w tłumaczeniu na YouTubie. Gdyby wyłączyć ekran, tylko posłuchać, co tam jest mówione, najlepiej w tłumaczeniu, bo już język niemiecki narzuca nam pewne rzeczy, mało kto by się nie zgodził z tym, co mówi. Bo mówi o tym, że potrzeba jest pokoju, mówi o tym, że młodzież powinna kochać pokój, ale być też odważna, mówi o tym, że potrzeba dyscypliny, że nie na miejscu są jakieś niemoralne zachowania itd., itd., oczywiście w ich rozumieniu. Więc generalnie w wielu aspektach można by się zgodzić. To, co stanowi problem, to jest zbyt uproszczone rozumienie tego wszystkiego. Czyli jakaś interpretacja, która to upraszcza i wykorzystuje w sposób instrumentalny te całkiem w niektórych wypadkach słuszne postulaty do realizacji jakiegoś zupełnie innego interesu. I na tym bym zakończył, dlatego że to przy takiej krótkiej prezentacji nie można powiedzieć wszystkiego, więc w razie czego czekam na pytania. Czy są pytania z sali? Jakie jest remedium w takim razie? Peterson ma kilka takich funkcjonujących sloganów, można tak nazwać, czy takich memów dzisiaj byśmy powiedzieli. Mówi tak. Speak the truth, czyli mów prawdę, bez względu na konsekwencje, no matter what outcome is, czyli bez względu na to, co się stanie. To jest pierwszy punkt. Druga rzecz dla niego, co też urosło do rangi memu, to jest clean up your room, posprzątaj swój pokój. Dlatego, że większość z tych ideologów zaczyna od naprawy świata, wychodząc na ulicę i protestując. Według Petersona właściwym sposobem do tego, który rzeczywiście prowadzi do rozwoju człowieka jako takiego, jego świadomości, poprawy bytowania w świecie dla wszystkich, to jest zaczynanie od małych kroków. Czyli jeżeli ktoś uważa, że na świecie jest niesprawiedliwość, nierówność, kobiety nie mają praw, to można go zapytać, a posprzątałeś swój pokój? Bo jeżeli tam jest bałagan i nie potrafisz tego bałaganu, tego chaosu w swoim pokoju ogarnąć, no to czy oby na pewno myślisz, że jesteś w stanie ogarnąć chaos na świecie, który wiąże się z masą czynników, których nie rozumiesz? I Peterson tu odwołuje się też tutaj do takiej analogii, mówi, to tak jakby dać komuś jakieś, powiedzmy, narzędzie, powiedzieć, o, tam jest wojskowy helikopter, napraw go. Chodzi o to, że
no, trzeba mieć też pewne predyspozycje. Trzeba to robić małymi krokami i nie zabierać się za rzeczy, których nie rozumiemy. A jeśli już to robimy, to z bardzo dużą ostrożnością. Czy Peterson powiedział, że zakrzywienie prawdy i okłamywanie rzeczywistości jest częścią ideologii? Że się nieodłącznie wiąże z ideologią. Na tej zasadzie mi powiedział. Że jest to jakiś zafałszowany obraz. Stąd ta niepełność, no bo jakby fałsz czy kłamstwo nie polega na tym, że wszystko, co ktoś mówi, czy co nam podaje w jakiejkolwiek formie, jest fałszywe. Tylko na tym, że część jest prawdy, ale ileś jest wypaczeń. Jest to jakaś karykatura. O, tak bym to... On chyba nawet używa takiego określenia, że jest to jakaś karykatura rzeczywistości. Ja mam też jeszcze takie pytanie, trochę prowokacyjne. Nie byłem od początku, bratu. Czy nie próbowałeś patrzeć na Petersona też jako na ideologa? Znaczy wiadomo, własnych kryteriów, ale swoim, takiego swojego. Czy on nie jest, on też nie robi jakiejś formy ideologii, tak? No tak, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, no bo tak, bo ktoś, kto zarzuca innym ideologię, sam może być takim samym ideologiem. No tak, i też prowadzi jakiś system, tak? Dokładnie, ale wydaje mi się, z mojej perspektywy nie jest ideologiem pod tym względem, że jakby jego postulaty, no bo to jest też ciekawe, że największą grupę osób, którzy go słuchają, no to stanowią właśnie młodzi mężczyźni w wieku tam 20-30 parę lat. Ale ciekawa jest rzecz, że to nie jest tak, że on zachęca do jakiegoś rodzaju aktywizmu, do realizacji jakichś interesów, które też na przykład żywi. No, w pewnym sensie można to nazwać, że są to interesy, ale o co mu chodzi? No, on sam twierdzi, że jest, jak wypowiada się do ludzi, że jest po stronie tego, co jest w tobie dobre i chce, żeby to wzrastało. I wydaje mi się, że jest w tym szczery. I no wiadomo, każdy jakieś tam błędy popełnia, coś czasami może jakieś głupstwo palnąć, więc gdyby ktoś chciał, to na pewno mógłby mu coś wytknąć i wielu to robi, ale no nie wydaje mi się, żeby zachęcanie kogoś do tego, żeby był przede wszystkim szczery, mówił prawdę bez względu na konsekwencje, do tego, żeby zdobywał wykształcenie, kto mówi, że studia nie są po to, żeby znaleźć pracę, ale po to, żeby być właśnie niebezpiecznym, to znaczy, żeby mieć narzędzia językowe też i myślowe do tego, żeby przeciwstawiać się różnym zakłamaniom. Ktoś, kto przekonuje młodych mężczyzn, tak to nazwijmy, nie do tego, że powinni walczyć o swoje prawa, ale do tego, że właściwa wolność bycia sobą to jest branie na siebie odpowiedzialności za innych, począwszy od właśnie sprzątania swojego pokoju, ale on też mówi dalej, że no to... Nie wiem, ktoś umarł ci w rodzinie, zobacz, jak możesz pomóc. Może możesz jakoś zorganizować pogrzeb. Możesz jeszcze coś najpierw odrobinę w sobie zmienić na lepsze, potem może u kogoś bliskiego, potem może pośród znajomych i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że w tym bym upatrywał jakby, czy może inaczej, tak bym uzasadniał to, że ideologiem nie jest, że jego cele nie są ani celami politycznymi stricte, ani celami na zasadzie realizacji jakichś takiej idei przewodniej, no tą ideą przewodną może być logos. Ale generalnie no, namawianie kogoś do brania odpowiedzialności za siebie i za innych trudno mi postrzegać po prostu jako ideologiczne. Zanotowałem sobie coś takiego, ideologia nie ma bezpośrednich wzorców, a Jezus nim był, tak? Nie, nie. Chodziło mi o to, że w ideologii, tak jak ja to widzę, bo to bardziej było moje wtrącenie, że tak jak ja to widzę w ideologiach, no pojawia się pewien obraz, pewna wizja człowieka, ale która jest produktem ludzkich myśli, a nie jest na zasadzie pewnego wzorca, typu stawiamy jakąś osobę i mówimy, patrzcie, oto jest, chcemy mieć takich ludzi jak on. Prawda? Chodzi mi o to, czy jeżeli tak ustawić takiego Jezusa, którego można naśladować wprost, czy byłaby jakaś różnica między na przykład Jezusem, Robin Hoodem, albo Sokratesem, jako postacie takie, do których można się dostać. O właśnie, wydaje mi się, że to jest dobre pytanie, dlatego że to nawiązuje do tych archetypów, o których mówi Peterson. I jakbyśmy sięgnęli po apologię świętego Justyna, to jest setny rok naszej ery, to jest zresztą notabene patron filozofów i nawrócony platonik, to on właśnie tam wprost mówi o tym,
że Chrystus jest jakby dopełnieniem tego, co on widział w Sokratesie. No i Peterson by tutaj właśnie użył tego słowa, że to jest pewien archetyp, pewne archetypy. My dostrzegamy to w pewnych wzorcach, w innych ludziach, tak jak w opowieściach różnych, w filmach i tak dalej, ale widzimy pewne wycinki, pewne elementy fragmentaryczne, mając jednocześnie świadomość, o ile taką świadomość, no nie każdy taką świadomość ma, że skoro w różnych miejscach rozpoznajemy tą prawdę i inne jej aspekty, no to znaczy, że musi istnieć jakaś prawda, która właśnie zawiera je wszystkie, która obejmuje wszystkie, a która jest dla nas w jakiś sposób nieuchwytna przez naszą ograniczoność i przez naszą skończoność. Że my swoim jednostkowym życiem nie jesteśmy w stanie jej w pełni wyrazić. Czyli widzimy, że to jest jakiś nasz cel. Co to znaczy na przykład być człowiekiem w pełni? Prawda? Zrealizować się stuprocentowo jak człowiek. No, widzimy na przykład róże. No i jedne są jakieś bardziej oklapłe, bo tam gdzieś leżały w cieniu, inne gdzieś tam przez pasożyty nawiedzone, ale widząc te różne przypadki, potrafimy określić, rozpoznać, o, to jest piękna róża, ona jakby rozkwitła w pełni. Jeśli chodzi o ludzi, to w jakiejś mierze rozpoznać to potrafimy właśnie w tych archetypach. Jeszcze jedno pytanie, może ostatnie. Czy on był katolikiem? Czy on jest katolikiem? To też jest ciekawe pytanie, bo wielokrotnie go pytano o kwestię wiary. Spójne jest do księdza. Tak, i ja to też zauważyłem, jak zacząłem go słuchać. Wiele osób to zauważyło, więc zaczęli go o to pytać jego patronowie, bo on jakby czerpie fundusze przez patronów na różnych stronach, czy przez YouTube'a, czy przez Patreon się chyba nazywa ta strona, coś takiego. No i widziałem właśnie, tak bardziej wprost wypowiada się na ten temat w wywiadzie z takim raz z pastorem, a drugi raz z jakimś katolickim publicystą. I mówi, że nie uważa siebie za katolika bezpośrednio, aczkolwiek dużo widzę zbieżności, bardzo katolickie mam przekonania, tak mi się wydaje. Uważa się za chrześcijanina, deklaruje się jako chrześcijanin, ale na przykład pozostaje agnostykiem w kwestii historyczności zmartwychwstania. To jest trochę może inny wątek, ale on wierzy, że ten wymiar zmartwychwstania, czy zdarzenia opisywane przez Ewangelię, one wyrażają pewną uniwersalną prawdę, czyli rzeczywistość, która teraz się wydarza. On uważa, że to jest pewien fakt. No z mojej perspektywy no, trzeba by przyjąć, że historycznie te wydarzenia miały miejsce jednostkowo, będąc wzorcem jakby dla naszych dziejów, tak to nazwijmy. On pozostaje agnostykiem. Trochę mi to przypomina podejście Wittgensteina, który mówił, że jeżeli chrześcijaństwo jest prawdziwe, to nie ma znaczenia, czy te zdania są prawdziwe, fałszywe, mają sens, nie mają sensu, że tu chodzi o coś innego. On mówi, że też Wittgenstein mi się wydaje, że widział w tym właśnie odbicie tej struktury ludzkiego doświadczenia. To jest chyba właściwie określenie. Odbicie struktury ludzkiego doświadczenia. I można taką strukturę rozpoznać. Czyli ktoś, widząc te wydarzenia, powiedzmy zmartwychwstanie, życie Chrystusa, to co się z nim działo, niekoniecznie musi wierzyć w to jako opowieść historyczną, że to wydarzyło się w historii, ale może rozpoznać to w sobie i powiedzieć, to jest prawda, to jest coś, co się wydarza teraz. I zawsze, tak naprawdę, w ludzkim życiu. Więc... Dziękujemy panu Adamowi za jakże ciekawy referat. Dziękuję również. I zapraszam.